To był wyjątkowy koncert w wyjątkowym miejscu w dworze w Łukowie Śląskim w gminie Gaszowice po zakończeniu 9. sesji Rady Powiatu Rybnickiego. Przed wszystkimi zebranymi wystąpiła światowej sławy pianistka Lidia Grychtołówna. Żeśmy kilka razy spotkali się z panią profesor, gościła też w starostwie. Rozmawialiśmy o tym, że mamy taki ciekawy budynek, który chcielibyśmy wypełnić też taką kulturą przez duże K na najwyższym światowym poziomie. No nie ma co ukrywać, nasz gość dzisiejszy specjalny to jest pierwsza liga, jeśli nie ekstraklasa światowej pianistyki. Lidia Grychtołówna to urodzona w 1928 roku pianistka i pedagog. Koncertowała w Europie, Ameryce Południowej, Australii, Stanach Zjednoczonych czy Azji. Koncert w Łukowie Śląskim to powrót w rodzinne strony. Mieszkająca na co dzień w Niemczech pianistka urodziła się bowiem w Rybniku. Jaką muzyką pani wszystkich przybyłych tutaj dzisiaj uraczy? No będzie właściwie przewaga muzyki romantycznej. Będzie Chopin, Schubert, Schumann, Brahms, Debussy i Rachmaninow. Lidia Grychtołówna wystąpiła w Łukowskim dworze na zaproszenie starosty rybnickiego Damiana Mrowca i prezesa stowarzyszenia imieniem braci Szafranków Norberta Prudla. No i dzisiaj właśnie to jest dla mnie nowa przygoda, bo ja na takim fortepianie jak ten grałam jeszcze w czasie okupacji. Fortepian współpracował z artystką doskonale, czego efektem była przepiękna muzyka wypełniająca wszystkie pomieszczenia Łukowskiego dworu, a uczestnicy koncertu wracali do domu z niezapomnianymi duchowymi wrażeniami. Sztuka to jest coś, co nie tylko ludzi łączy, ale co też ludzi wyzwala i daje im więcej swobody takiej i radości z życia. Dodajmy, że dwór w Łukowie to obiekt, którego od jakiegoś czasu właścicielem jest powiat rybnicki. Docelowo ma tutaj powstać powiatowe centrum edukacji artystycznej.